Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym coś zakomunikować. W dniu wczorajszym w Kielcach o godzinie 14 do mojego biura poselskiego weszło dwóch mężczyzn w wieku 25-30 lat, którzy podawali się za policjantów. Nie okazali legitymacji, nie okazali żadnych dokumentów świadczących o tym, że są z policji. Nie przedstawili się, nie wymienili stopnia służbowego. Wyżej opisani mężczyźni powiedzieli, że chcą informacji, czy partia Kukiz organizuje wyjazd na 11. Na pytanie, w jakim celu potrzebna jest policji taka wiedza, odpowiedzieli, że we wszystkich biurach poselskich pytają, bo Warszawa kazała. Wobec ujawnionych wydarzeń wzywam pana ministra Mariusza Błaszczaka do udzielenia odpowiedzi. Czy policja prowadziła te czynności na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji? Jeżeli nie, to kto wydał taki rozkaz? Czy nachodzenie biur posłów na Sejm Rzeczypospolitej odbyło się za wiedzą i zgodą marszałka Sejmu? Byli, bo weszli też do innych biur. Podkreślam, że mamy do czynienia z pogwałceniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Szykanami wobec legalnie działających podmiotów politycznych i legalnej, patriotycznej manifestacji. Żądam wyciągnięcia stanowczych konsekwencji wobec winnych. Nie wykluczam wniosku o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. Dziękuję państwu bardzo. Panie pośle, panie...